Cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii let's playowej Mario The Music Box, tak się ta gra nazywa, więc no, będzie to let's play na ślepo, nie mam zielonego pojęcia o co biega z tą grą, oprócz tego, że no, całkiem dużo osób chciało, żebym zrobił z tego serię. No, w sumie też wiem, że gra jest dość krótka i bardzo przypomina Corpse Party chyba, ale nie widziałem żadnych gameplayów, nie widziałem niczego, ponieważ chciałem, żeby, no... Chciałem zostać, jakby to powiedzieć... no, jakiś... Zaskoczony chciałem zostać i tyle, no nie? A jako, że lubię Corpse Party i takie gry zwykle przechodzi się na wizji najlepiej na ślepo, to hell yeah, oczywiście, że to zrobię. Tak więc, no, myślę, że powinniśmy zacząć w takim razie. Wstęp był dość krótki i krótszy niż zwykle, ale fuck this, let's go. Continue może? Nie pamiętam, żebym jakiegoś save'a robił, no właśnie. Ale kurde, podoba mi się już muzyka w tej grze. Przynajmniej ta z ekranu początkowego. Jakby co, oczywiście mam tutaj Google Translate. A? Tak, tak, to już widać, że gra będzie dość makabryczna ze względu na ten. Na to, że mamy tutaj ostrzeżenie, że będą bardzo straszne obrazki i. Że jak masz mniej niż 13 lat, to nie graj w tą grę i że autor nie jest odpowiedzialny za nic. Poza stworzeniem tej gry. Cześć, zanim zaczniemy. Czy chciałbyś wyłączyć efekt tekstu? W sumie to czemu by go nie zostawić? O, to te dźwięki z RPG Makera. Kojarzę je. Intro mówi, pewnie, czemu nie? A? Co, coś... Coś mi tutaj jakiś błąd wyskoczył, ale to nic. Słyszałem, że zawsze pada w tej strefie. Nikt nigdy mi nie powiedział, czym to miejsce właściwie jest. Plotki głoszą, że to zjada ludzi żywcem. Nie przyszedłem tylko po to, żeby zbadać to miejsce przez te plotki. Jestem tutaj, żeby... jestem tutaj, żeby dowiedzieć się, co się stało z zaginionymi ludźmi. Ci, którzy przychodzą do tego miejsca, nigdy nie wracają. To, co chcę naprawdę wiedzieć, to... Czemu ludzie znikają, kiedy... idą do tego miejsca? Księżniczka powiedziała mi, gdzie to jest. Powinniśmy przyjść razem, żeby zbadać ten dom. Zdecydowałem się pójść sam, dla jej bezpieczeństwa. Wiedziałem w końcu, że to decyzja, którą pożałuję. Idę w dobrym kierunku? Czuję się zgubiony. Od kiedy Marian gada? Gdzie ja to wsadziłem? Znalazłem. O, to jest po prostu przede mną. Jak jestem głupiutki. Właściwie jestem ciekaw, czy możemy tutaj skakać. To musi być to miejsce, o którym księżniczka mi powiedziała. Powinienem wejść do środka szybko. Zaczyna coraz bardziej padać. Coraz mocniej raczej. Basic controls. Strzałki, żeby się ruszać. Escape albo 0, żeby otworzyć menu, spacja albo Enter, żeby interagować z otoczeniem. I full screen, Alt plus Enter, ale to full screena to nie będziemy robić, bo mi się wszystko spieprzy. Ten sprite jest bardzo dobrze zrobiony, nie kojarzę go z żadnej gry. Tak jak z tyłu stoi, to może trochę z Mario i Luigi, ale tak to... Dobra, zobaczmy. Key items, map, save. Save.
tak dla jaj, journal. Doszedłem do domu. Chwila. Mapy. Mejro. Nie ma nic. Key items. Dobra, mam tylko dziennik. Alright, let's go. Ja pierdzielę, kto by... Czy jesteśmy w tej... w Królestwie Muchomorów, czy coś? Czemu te rzeczy są przed domem? Czy to są groby Toadów, czy coś? Coś wygląda na to, że ktoś wydrapał to imię. Ale jakie imię, chciałbym wiedzieć? Nie ma tutaj imienia na tym grobie. Zastanawiam się, kto tu jest pochowany. Mam nadzieję, że za niedługo ty nie zostaniesz pochowany. W sumie jestem ciekaw, czy są jakieś... czy dużo endingów tutaj jest. Zakończeń. Pewnie ja dostanę najgorsze. To jest duży dom. Czemu jest na środku niczego? O, powinienem wejść do środka. Nie powinienem stać w deszczu zbyt długo, albo zachoruję. Dobra, zaczynamy korps party. Zamknięte. Musi być gdzieś tutaj, co mogę użyć, żeby to otworzyć. Kropki. Dobra, to też, to już widziałem. Kropki. Nie wiem, statuły użyj może. Całkiem stare, ale wciąż w dobrej kondycji. Mimo tego, co to jest za dziwne uczucie, które mam? Coś jest w fontannie. Pamiętaj, ciekawość zabiła kotka. Niektóre wybory mogą zmienić sytuację albo spowodować nawet śmierć. Śmierć, nie śmieć. Ostrożnie badaj strefy. A co to jest? Sięgnij po to. Łom! Mogę użyć to, by otworzyć drzwi. Mogę tego użyć, by otworzyć drzwi. Kurde, zarąbiście jak Gordon Freeman. No dobra, to powinno zadziałać. Instrukcje. Wciskaj spację, żeby tak zielony ten... A, dobra. The game is succeeding with the story. Jeżeli ci się nie uda, prawdopodobnie dostaniesz bad end albo game over. Czasami to, jeżeli nam się uda, to dostaniemy game over. Ale hej, tu na razie nie powinno być nic okropnego. Rozwaliło się. Cholerne narzędzia nawet nie mogą nie nadają się na proste zadania. Ale hej, zawsze możesz wziąć taki odłamek łoma i napierdzielać nim przeciwników. Hello, czy ktoś tu jest? Wiem, że ktoś tutaj jest, ale tam jest. Jest pokój z zapalonym światłem na drugim piętrze. Jest za ciemno, sądzę, że pójdę sprawdzić ten pokój. Może znajdę tam jakieś światło Wiedziałem, że powinienem wziąć ze sobą jakieś narzędzia. Po prostu rozejrzę się na chwilę i wrócę. Kto by, kurde, wszedł do takiego domu, szczerze powiem? Plotki głoszą, że ludzie znikają, kiedy tutaj przychodzą. Do cholery jasnej, kto by chciał takie miejsce badać? Chyba tylko kompletny oszołom. Marian, jesteś kompletny oszołom. Potrzebuję klucza. Czy to są... statuły służących? Tak. I czemu akurat Marian? Nie rozumiem. Tędy mogę pójść. Chyba. Skąd dochodzi ta muzyka?
skąd pochodzi raczej. Coś mi się zdaje, że popełnią wielki błąd. Czy to dynamit? To wygląda jak dynamit. Szafka jest pusta. Szuflada raczej. Łóżko zostało rozwalone, podrapane, tak jakby jakaś bestia wbiła pazury w te, w kołdrę i tak dalej. Zamknięte. Zakurzone pianino i zapajęczynowate. Nie działa. Dobra. Let's do this. O, zastanawiam się, kto włączył te pudełko z muzyką. To pozytywkę raczej, co? Sama się włączyła. Mama mia. Niczego nie widzę. Au. Co jest? Co to jest? Co to jest, latarnia? Mam nadzieję, że działa. Cóż, myślę, że nikogo tu nie ma. Powinienem wrócić do... na zewnątrz i przynieść jakieś narzędzia. Ta pozytywka jest bardzo piękna. Myślę, że wezmę ją. Nikt i tak jej nie używa. Mario, to jest głupi pomysł. Zostaw ty to chujstwo. Duchy się na ciebie wkurwią. Tam jest karta pod pozytywką. Mapa. To Resident Evil? Chwila, zobaczymy. Save'ne, tak dla jaj. Ponieważ mogę. Mapa. Okej, gdzie ja jestem? Czemu nie ma tego? Jakiejś kropki czy coś? W lewym skrzydle jestem? Zaraz, left hallway chyba. Z palcem zasłania pewnie... Kurwa, nie wiem. Tak, rozumiem. Ach, dziwne. No to w takim razie spadam, niech zgadnę, drzwi będą... Take the exit. Czemu? Powinienem się słuchać tej krwi? To będzie moje, jest moje. Nie, nie powinienem iść. Nie muszę wracać tam. O, Marian, ty się pakujesz po prostu w tarapaty, wiesz? Będzie moje, to moje. A? Jakieś kurwa update'y mi się tu włączyły, wypierdalaj! No. Do jasnej cholery, wszystko musi się pierdzielić jak zwykle. Namalowane na ścianie drzwi są. Normalnie jak w Corpse Party. Zamknięte. Ale powinienem wrócić... O. Dobra, jak sobie chcesz! Co? Drzwi! Nie ma ich, jak? To niemożliwe, jak mogło się to stać? Zawsze możesz z okna wyskoczyć. Ach, jeżeli to jest żart, to masz mnie. Proszę, wypuść mnie. Dobra, sam znajdę wyjście. Spieprzaj. Sam znajdę wyjście. Duża dziura jest na ziemi. Jestem ciekaw, czy mogę w nie wpaść. Nie, wygląda na to, że nie, ale... A, chyba już wiem, moment. Mapa jeszcze raz. Ja poszedłem wyżej. Ale nie, to cały czas. Nie łapię tej mapy. Idźmy tędy. Czekaj, czy to nie jest księżniczka? Księżniczka. Myślę, że nie słyszała. Powinienem ją dogonić. Czekaj, dlaczego ona tutaj jest? Przyszedłem tutaj nie mówiąc co dla niej. Jak mogła przyjść tutaj przede mną? To jest kurde pułapka. A ty w nią wpadłeś, Mario. Coś szukał ktoś w tym.
Ktoś coś szukał w szafkach, coś jest rozwalone, nic nie ma pożytecznego. O, ogródek. Idealne miejsce dla duchów, nie? Tak, sorry, że tak nie gadam za często, ale... No, obczajam, co się tutaj dzieje. Woda jest... Przepłynąć może nie. Chyba, że zaraz, mapa. Garden area, tutaj jesteśmy? Czy forest area? Nie, najpierw patrzę, co gdzie jest. Muszę pamiętać o tym miejscu. Kurde, cip cip, gdzie kurde jesteś? Lustro. Nie czuję się komfortowo patrząc na te lustro. Powinienem się od tego odsunąć. Kurde, co to za gra z Marianem, w której nie da się skakać? No serio. Dekoracja. Dekoracja. Czy mogę zbadać krew? Chyba nie. Do kominka mogę wejść? A? Nie sądzę, że powinienem tam patrzeć. Okej. Gdzie ta piczka roztropniczka jest, do cholery jasnej? Niech ja ją tylko znajdę, to ją obstawię za to, że robi jak zwykle swoje. Kurde, nie dziwię się, że Bowser ją porywa tak cały czas. To śmierdzi, nie otworzę tego. Lista do zrobienia. Sprzątanie, praca domowa. I tekst kończy się tutaj. Co to za nudna lista? Kto by robił, kurde, sprzątanie? Kto by sprzątał i pracę domową robił? Na serio. Cóż, ja bym zrobił, bo muszę. Fuck this, lecę stąd. Co jest na drugim skrzydle? Tak więc, to jest główna hala, nie? Czyli tam powinien... Tam jest las, nie ogród. W takim razie tam powinien być ogród. Strzałka, aha, nie ma mowy. Idę swoimi własnymi drogami jak kot. New entry added do dziennika pewnie. Niech zgadnę, to jest nieskończony, niekończący się korytarz, czyż nie? Ach, wracam. Strata czasu. A, wiedziałem. Pudło. Te pudło jest tak duże, że może zmieścić ciało. Kurde, Marian, co ci przez ten łeb przychodzi? Kurde, ten dom do ciebie je... działa na twoją psychikę. Ale nie martw się, grzyba zjesz. Co to było? Słyszałem... A, muszę się gdzieś schować. Schowam się w skrzyni. Nice. Nie, 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 niczego nie rób. Wali w skrzynię? Co to było? Raczej chciałbym się tego nie dowiadywać. Tak, ja też nie. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym nie zbadał tej skrzyni. Pewnie musiałbym uciekać czy coś. Wygląda na to, że to nie jest, wygląda bezpiecznie, żeby to przeskoczyć. Wszystko jest zbyt mokre. Bym mógł
bym mógł to, no, dosięgnąć. Wróć. Ale kurde, jesteś ekspertem od skakania! Do jasnej cholery, Marian. Ty pało jedna. Ech. Wolę być ostrożny w takich grach. Wolę nie robić niczego ryzykownego. To by pewnie równało się z moją śmiercią. Przy okazji. Save. Już 21 minut nagrywam. Tak, tak. Może planowali... A? Co? Co to kurwa było? Całe szczęście, że zapisałem. Dobra, continue. Co to miało kurde być? Głupie drzwi. A te? Klucz. Cholerstwo głupie. Klucz. A te na dole. To gdzie jest ten cholerny klucz w takim razie? O! Dobra. Posłuchaj najpierw, co tam jest za nimi. Słyszę oddychanie z drugiej strony. Wiesz co? Zgadnij co, bitch! Tak jest! Nie powstrzymacie mnie. Te lustro, to odbicie, z odbiciem jest coś nie tak. Nie patrz na odbicie, Mario. Ta mydła i tak dalej. O nie. Już myślałem, że ten, odwrócę się i coś mnie będzie ganiać. Stare i nieużywane. Śmierdzi. Muszę, wiem, że coś powinno być tutaj pożytecznego. Music sheet. Jestem ciekaw, co to robi w tak dziwnym miejscu jak to. Co to było? Chodź, pobaw się ze mną. Muszę stąd uciekać. O nie! Jakaś pinda! O nie. Quick time eventy, kurde! I co? Łyso ci! Znalazłem twoją kartkę z nutami. Nie powstrzymałaś mnie. Okej, jak gdybym był kluczem do tego całego pierdolnika, to gdzie bym się chował? Przepłynę przez ten las w takim razie. Nie mam innego wyjścia. Ale by the way zapiszę. Dawaj. Ta. Może jakiś... A, nie zarąbał mnie żaden krokodyl. Czemu jest... Czemu... Nie słyszę... Nie czuję się zbyt dobrze. Co to za palące uczucie w moim ciele? O kurwa! Okej, nie przepływaj przez wodę w takim razie. Ja pierdzielę, ile tutaj jest śmierci, nawet w Corpse Party nie ma tego aż tak kurde dużo. W sensie, że no, niespodziewanych i byś się nigdy nie spodziewał. Pewnie tamten też, jak spróbuje przeskoczyć, to się zakrztusi coś Mario i umrze. Oczywiście. Ta. Lepiej go posłuchać. Gdzie kurde ten misiek? Au. Ukułem się w palec. Nie powinienem już go dotykać. Kurde, już po tobie, Marian, tężca dostałeś i...
Nawet grzyby nic ci nie pomogą. O, a co to jest? Chwila. Książka. Przeczytaj. Nie ma żadnego boga, który cię uratuje. Reszta stron jest sklejona. Książka się nie ruszy. Czy ta książka jest przyklejona do stołu? By the way, nie wiem. Mamy ten muzyk. Ten. Nuty. To bardzo ładne. Chcesz mnie zabić. A? Kim jesteś? Jestem Aria. Byłam właścicielką tego pianina. Umarłam tutaj bardzo dawno temu. Jesteś duchem. Nie pamiętam zbyt dużo o mojej śmierci. Jedyne co wiem to to, że grałam na moim fortepianie i nagle wszystko zaczerniało. Rozumiem, czy jest jakiś sposób, w którym mogę ci pomóc? Proszę, reszta tych nut. Byłam tutaj taka samotna przez tyle lat. Nie miałam nigdy szansy, by zagrać na moim fortepianie od mojej śmierci. Proszę, znajdź moją niekompletną kartkę z nutami. Muszę z nią skończyć. To chyba ją znaleźliśmy. Nie masz. A, to jest ich kilka. Key items. Music box. Nie, zaraz. Nie wziąłem jej. Oh. Chwila, nie. Save'ne. Gdzie to było? Gdzie to było? W łazience, w kiblu było. Tam, gdzie ta idiotka chciała mnie zmolestować. Więc wracajmy tam. Tylko gdzie ta toaleta była? Tu była przecież. Ale przecież znaleźliśmy te. Czy może... Użyliśmy ich tylko do zagrania na tym. Na pianinie. Być może. Ach, fine, let's go. Zobaczmy, może tutaj coś się zmieniło. Założę się, że nie, ale można zawsze spróbować. Oczywiście, że nie. Spieprzam stąd. Zamknięte. Kurde, wszystko jest tutaj zamknięte.